Dzień dobry albo dobry wieczór. 13 września. Pozdrawiam Was słowami z psalmu 118, 14 wiersza. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Bóg nadziei niechaj Was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. To z kolei były słowa listu do Rzymian, 15 rozdziału. I słowa z najrobi, Boże Nadziei, Twój duch obdarowuje Twój lud światłem i mocą. Aby wyznawać Twoje imię między wszystkimi narodami, na przekór przemocy walczyć o Twoją sprawiedliwość, z wiarą i pogodą ducha trwać w Twojej służbie. Do tego daj nam sił. Bez Ciebie jesteśmy bezsilni. Myślę, że nie pomylę się wiele, jak stwierdzę. Że przychodzi nam żyć w bardzo niespokojnych czasach. Mamy wszelkiego rodzaju obawy o dzień jutrzejszy, o przyszłość, o najbliższą zimę, czy będziemy palić, czy starczy nam naszych oszczędności, pieniędzy na to, żeby nie obniżać standardu życia i no po prostu jakoś sobie poradzić. Boimy się o to, co na zachodniej granicy, boimy się o to, co przyniesie przyszłość boimy się jak będzie wyglądała rzeczywistość szkolna która przecież tak niedawno się zaczęła a już nagłówki gazet straszą nas z tym jak będzie wyglądała będą wyglądały najbliższe miesiące i w zasadzie tych negatywnych rzeczy tych niepokojących na rzeczy mógłbym wymieniać jeszcze przynajmniej przez kilka minut i podawać przykłady tego jak ciężko jest nam obecnie żyć Natomiast prawda jest taka, że z jednej strony warto o tym mówić, w sensie warto uświadomić sobie, co nas niepokoi, bo kiedy sobie tego nie uświadomimy, kiedy tego nie wyrazimy na głos, my będziemy mieli problem z tym, żeby określić jakby swoje, swoje, swoje miejsce, swoje stanowisko i to, co jest naszym takim największym lękiem. Natomiast dzisiejsze słowa, powiem szczerze, jak już dawno, żadne inne podnoszą człowieka na duchu, które pokazują, że tak naprawdę Bóg jest tym, który po raz kolejny staje wobec tego wszystkiego razem z nami i mówi, że jakkolwiek by nie było, On stoi obok nas i się o nas zatroszczy. To wcale nie jest powiedziane, że będzie lepiej, że będzie nam się lepiej żyło od tych, którzy może akurat Boga ze swojego Pana nie uznają, ale my przynajmniej mamy przekonanie o tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. I myślę, że e, ta społeczeństwo i społeczność, jaką budujemy, e, może nam też mocno e, pomóc. W sensie, kiedy możemy powiedzieć sobie nawzajem, czego się boimy, e, jakie są nasze obawy, i kiedy możemy e, w naszej społeczności przeczytać słowa takie jak dzisiaj, gdzie, gdzie mowa jest o mocy, o sile, o wybawieniu, i z kolei z listu do Rzymian, gdzie mowa jest o radości, o pokoju. I o nadziei, którą mamy przez Ducha Świętego, to te słowa pokazują, że choćby nie wiadomo co, to nie jesteśmy sami. I Bóg zawsze będzie stał obok nas. Kiedy będzie trzeba, to będzie trzymał nas za ręce. Kiedy będzie trzeba, podniesie nas i zaniesie tam, gdzie jest nasze miejsce. I tak sobie myślę, że nie chciałbym powiedzieć, że nie warto narzekać, bo czasami narzekanie jest potrzebne, żeby wypowiedzieć właśnie to, co, co jest naszym lękiem. Natomiast, kiedy już wypowiemy te słowa, które określają to, jak się czujemy, to warto wtedy wziąć, wziąć tekst Pisma Świętego i zobaczyć, że możemy w tym całym świecie, który jest tak mocno niespokojny, odnaleźć pokój, nadzieję i pewność tego, że jakkolwiek by było, to nigdy nie zostaniemy sami. I tego Wam, jaki sobie szczerze się życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.